Siema, to jest nasz kolejny odcinek. Anyways, dzisiaj co będziemy ogólnie robić? Zabora, tylko bardziej furtki, to wszystko na zwierzęta, które potrzebujemy pod względem tego. Oczywiście OBS wydarzenie wychwyci mi audio z Minecrafta, bo to widzę. W sumie wiem dlaczego, bo wczoraj udało mi się jako tako przeczyścić swój komputer. I teraz tak, mam wszystko jak mam, bo przeczyściłem trochę komputer swój, skurzył. Do lampy, no to pompę, czyli do rezerwuaru z tym. Chodzi ciszej, to co na plus. Wychodzi z... Sprawa numer taka druga, że wyszło taki minimalny zator u mnie, bo miałem nagrywać. Nie nagrywałem z powodu takiego, że przez 2 dni mnie wziął przeziębienie. Nie wziąłem tego, ciągle tego nienawidzę. Przeziębienie dla mnie to jest najgorsza rzecz, więc przez 2 dni. Czy po szkole tak dalej? Nie nagrywałem. Ani to. No i po prostu wziął mnie, zciął z nóg. Byłem do po prostu z takiego strzału. Teraz mam nerkę, powróciło, nie boli mi gardło, więc szczęście mi nagram niestety 20 odcinków, czyli tylko 3 odcinki u mnie do końca i to będzie głównie tyle zrobione z mojej strony. I niestety to będzie takie... tyle zrobione ode mnie. Nagram 20, zmontuję 20. Zmontowanie nie będzie problemem już, bo to jest nastawienie muzyki, odsłuchanie siebie i tak dalej, bla bla bla. Pozmienianie za zawsze, tylko będzie mi to, że będzie mi się długo przysłało. No i tu po 20 odcinków, nie powiem, że nie, bo to nawet jakbym teraz wziął. Godzinę może zużyć, czyli mamy 11, u mnie 36 i powiedzmy po 20 minutach jeden nagram odcinek, drugi po 20 kolejnych i tak dalej, no to godzina, no to 12, powiedzmy 50 gdzieś skończę. Montowanie to gdzieś 3-4 godziny. Co jak najszybciej, bardziej będę w stronę tego pchać, że... Albo pewnie dzisiaj nie zmontuję wszystkich odcinków, nie wierzę w to. Więc pewnie bym usiadł i zrobił taką dwustronną rzecz, czyli montował i wrzucał na YouTube, czyli jakby się 5 odcinków wrzuciło, no to mam już te 5 dni jakby takiego luzu i po prostu będę je tak wrzucać. No jeżeli znowu się 5 zmontuje, no to kolejne 5. Będę mniej obciążał, jakby będzie się cało na YouTube od razu. 5 odcinków zmontowanych. To jest chyba... Zależy ile będzie się montował, bo teraz komputer ciszej pracuje. Mniejsza temperatura osiąga na pewno kart graficznie to wszystko, więc może szybciej wyrenderować mi. U mnie to by było dosyć... stronniczo dobre. Bo... w czasie montażu powiedzmy... 5 odcinków. 5 odcinków poświęcił na YouTube'a, by się powsadzał na YouTube'a, to pyk usuwam ze swojego dysku, wrzucam kolejne 5 i tak robię, dopóki tam. Ale dzisiaj jakbym wrzucił chociaż tych 5 odcinków z dzisiaj, z mojego dnia na ten tydzień, no to już miałbym szczególnie wyjaśnioną perspektywę na to, że nie muszę już nagrywać, bym nagrywał ciągle, wiadomo. Po prostu miałbym już trochę wolniejszego wolniejszego po prostu turna z perspektywy tego, że mam po prostu dużo czasu.
Teraz furtkę. Znaczy furtkę mam jakby też zrobioną. Gateway. Gate. Aha, no tak. Muszę jeszcze iść z spanko, bo będzie noc, tak? A, deszcz. A jak deszcz, no to zawsze będzie i noc. Bo to jest wiadome. Niestety. Czyli dosyć blisko co zrobić, żeby było fajnie. Dobra. W tom. Mam nadzieję, że tego co mam to wystarczy. Muszę na dobrze zrobiłem. No nie, to nie. Tyk, tyk. Zrobię. Ma być trochę duża. Ludzie duża na pewno. Więc samo to nie wystarczy. Na start. Więc. No. Nie, nie wystarczy. Chyba. Bo tak, teraz muszę. No to mogę. Tam. No. No tak, tutaj nie postawiam ich. Nice. Chyba, że wystarczy. Wystarczy. No wystarczy, bo będą te. Bo tak z tego mi zwróci się jakby jedno. No. No musi być perfekcyjna. Wystarczy, że pomieści dużo zwierząt, bo jako zwierzęta to, to będę dawał. Czy teraz jest noc, czy nie? Nie ma nocy, czyli jest dzień. Dobrze to wiedzieć. Tak, delikatnie poś. Co mi się to wcześniej nie wyrenderowało mi tak. Okej, okay, Minecraft, okej. Okay. Rozumiem cię. I twoje problemy, że mi to wcześniej nie wyrenderowało. Ta zachodzi już noc chyba szybciej. No, pod siódmą. Nie? Tej. W ciągu burzy albo w. Albo w nocy. Szkoda. Deszcz mi jako tego nie przeszkadza, tylko bardziej nie wiadomo w stronę taką, kiedy będzie noc, kiedy nie. Pewnie, to się to pewnie zauważy, że będzie ciemniej lub tam. Dobra, owce, come on. Dajcie tu. Ciebie to zostawię, a nie, ty się tu przyciągniesz. Wolę już dwie owce. No ta będzie dołączła. No, nie no, nie wierzę w ciebie, owca. Jednak owce to czasami są chłopi zwierzęta w Minecrafcie. My musimy dojść trochę. Owce. Pamiętajcie, musimy do waszego miejsca, gdzie będę z was mięso przy okazji. Co 5 minut rozmnażanie można ich. No to co 5 minut akurat. Będzie dodatek, będzie dodatni na to. 10 minuta. 10 może już noc zachodzić, jak w tamtym odcinku. To już będzie powoli noc, bo chyba tam 10 minut około trwa jedna noc. Gdzieś około chyba tego. Ta, od razu trawę. A jak tam wygląda tu sytuacja? 2 następne wrośnięte. Nice. Ale dalej nie mamy tego. Jabłka. Mamy stack saplingów już. Już w sumie mamy tego tutaj trochę. Może poprzerabiać już.
Zobaczymy, dobra, na pewno się stać, no. W sumie 10 minut na to plus minus wiadomo, że będzie. Polecimy tam, pozbieramy. Tutaj mam jedną krowę, gdzieś druga pewnie też by się znalazła. By się zespawnowała i miałbym dwie krowy następne, ale te itemy są tyle samo, to jakby nasycenia w Minecrafcie. Długość trwania nasycenia jest zależna, ale złota marchewka ma najdłuższe nasycenie, powiedzmy, w Minecrafcie, ale to jest tam pikuś jednak przed tym. Ona się wyrzuca. Będę potrzebował, no to wtedy będę miał problem. No tu jeszcze jedna owca. Mam dwie krowy w sumie. To let's go. To wy przy okazji też nadamy. Bardziej wymagam krowy przy okazji, jeszcze jednej. No jeszcze ta owca się załapie, tak? Ciebie jako owce nie potrzebuję. Chodź krowa. Ty załapiesz? No i superancko. Czy mamy już dwa zwierzęta do wyboru? Trzeba będzie je też tam zmnożyć. 5 minut. Tamte będę mógł za jakieś chyba 5, one po 5 minutach. Villagery to tam chyba po 30 minutach dopiero gdzieś około wyrastają same. 30 minut, 20, nie pamiętam teraz na tej nowej, najnowszej wersji. Tak, na full jak to tam się dzieje, bo jeszcze będziemy mieli. Gorzej będzie z tym, że będziemy musieli jeszcze farmę villagerów robić później ich miejsce na to, by profesję wykupić, później zacząć enchantować je, te zbroje i później projekty budowlane robić, bo tutaj na razie jest takie farmienie, po prostu jest farmienie rzeczy, które potrzebujemy na rozpoczęcie serii dobrej, bo już mamy diamenty, mamy już zrobioną zbroję, mamy nawet dwa miecze i tak dalej, to jest już takie ogarnięte dosyć w dobrą stronę. Czemu ja będę mógł krowy tak przeprowadzać? Czy one tu wejdą? Jedna weszła. No to zróbmy, żeby druga weszła tutaj. No. No i picobello. Was jeszcze nie, więc no. Na takie miejsce to dużo będę mieć chociaż mięsa. To oczywiście to, co mam przy pole. Szczerze, następne dwa odcinki coś do wymyślenia będzie, bo w sumie do następnego odcinka szkło. No, z białobarwnikiem czy tak ogólnie zrobić. Styki, o, jeszcze styki pisowane będziemy się robić. O kurna. No te styki pistolet będziemy musieli robić. Czyli szukać bagna. Ja pikole. To jednak będzie. Albo nie robić. Kurde. Przecież będę musiał ich je przemieniać jeszcze. Jak tego będę musiał jeszcze przemieniać. Villagery na zombie villagery je od. Tempo. Sen zbić. O kurde. Nie pamiętam. Jak tak nie pomyślałem o tym. Z ręką na sercu nie pomyślałem o tym, więc będę musiał bagno znaleźć. To jest teraz pytanie, gdzie, wiadomo, mógłbym po seedzie zrobić, czyli seed tam, biom findera, czy coś w tym stylu, i gdzie, na jakich kordy zaczynają się bagna, to wszystko. To się da zrobić, to jest jakby dozwolone, ale czym się chce odpalać, wolę, żeby. Ja mogę w sumie. Nie mam pełnego planu. Chyba ogólnie mogę. Tak? No. Ogólnie mogę, bo to jest jakby. No to nie czytujące, to trzeba, bo musiałbym skopiować. Czyli tutaj kliknąć, tu kopię, żeby mieć brawo.
Miedź i Beyondfinder to był chyba lub któraś z takich potrzebnych komend to była. No to gdzie mamy jeszcze krowy? Trzy, dwie? Nie, trzy. Nice. Więcej mięsa dla mnie. O, moja grafika się odpaliła. Chyba. Nie, to nie grafika się odpaliła, przepraszam, tylko to nie wodne minimalnie. Bo temperaturę nabrał procesu. Jak to mówią, ciszej już pracuje dosyć pompa. To mi się podoba. I obniżyłem trochę temperaturę, no w sumie zmieniłem pasy termoprzewodzącą, bo oczyścić komputera dawno nie czyściłem, chyba jakieś. Oprócz tego, co teraz zrobiłem 5 miesięcy temu około, czy coś plus minus. Wtedy robiłem ostatnio, najlepiej się robi częściej to. No wiadomo, ale może częściej, nie co miesiąc, może co 2 miesiące będę to robić, bo jednak wolę mieć trochę czysty komputer pod stronę tego, że mogę mniejsze temperatury osiągać. GPU, CPU, tego wszystkiego i zwiększyć wydajność, bo czasami temperatura jak się zbije, to czasami może karta osiągnąć lepszą wydajność. Co tu teraz zrobiłem, to mam lepszą wydajność pod względem tego, że nie przecina mi tak mocno. Lub tem, czyli nie szedłem temperaturę. Jakby temperatura na placku też ma znaczenie, bo to jest główny, to jest jakby serce bijące, jak to można powiedzieć. To wszystko jest, śmiga. Kurde, jeszcze patrzeć po to, jakbym zmienić teraz audio, czyli mikrofon, to wszystko. Później wejść w stronę hardware'ową, czyli nie w sumie hardware'ową, czyli po prostu nie to, że wejść od razu w nią, tylko jeszcze zbudować drugi komputer do końca. I zacząć tam przesyłać odcinki zmontowane i wsadzić tam na komputer odcinki już zmontowane i żeby wsadzić na YouTube, żeby mieć wolniejsze miejsce na komputer swoim głównym. Także przejął taką władzę, żeby tam później jakby się tam zmieniło procesor i kartę trzeba by dodać wtedy, jak zmiana jest procesora, no to miałbym szczególnie, że na jednym siedzę i działam w komputerze, na drugim po prostu wziąwszy montuję odcinki, to wszystko i nie muszę się martwić. To by było gitem, bo bym nie musiał siedzieć, gdzie siedzieć musiałbym siedzieć, ale odcinek by się montował to na drugim komputerze, ja bym siedział tutaj, nagrywał i odcinek zmontowany bym przerzucał, bo by się zmontował i przerzucał. Nie, by siedział na danym komputerze, ale miałbym już większy manewr roboty, czyli po prostu przerzucał tylko na odcinki nagrane. To jest dobry pomysł na taką dłuższą metę. Ale wiadomo, jednak koszty to są minimalne za budowanie komputera. Teraz 1000 zł dokończenie tego komputera, czyli już względem tego, żeby on trzymał zmontowane odcinki. Żeby na to montować, na to grafikę muszę policzyć, a pewnie zająć się bym zrobił tak, żebym wymienił główny komputer, powiedzmy jako główną grafikę to ten z GTX na jakiś Max RTX-a, jakiegoś chociaż dobrego. I później by się poleciało tym, że przerzuciłby się jedną grafikę do komputera tego, to po trzy grafiki bym nie zmieścił w tym komputerze, bo to nie miałoby sensu. Przerzucić ją, od razu proces by się zmieniło i on by drugi on siedział jako komputer montujący odcinki, to wszystko, ale trzeba jednakże trochę pieniędzy, to jest bardzo dużo, bo RTX-y też jeszcze są jakby na cenie standardowej swojej, ale by się porobiło takie rzeczy. To jest spokojny luz i tak dalej. Nasz odcinek już powoli kończy, I guess. Nic nie poradzę na to. Już w sumie nie mam racji. Gdzieś 53 mnie dokończyć. 53 dokładnie. Ale no. A my co? Widzimy się na slociu. Trzymajcie się. Hej, hej.